Dzień dobry Państwu. Witam w kolejnym spotkaniu live z cyklu O gustach się dyskutuje. Spotkamy się co tydzień o godzinie 14 we wtorki po to, żeby porozmawiać o książkach. Przede wszystkim o książkach dotyczących kolekcjonowania, inwestowania, dotyczących sztuki szeroko pojętej, dotyczących artystów. I są to książki dość stare. To są takie książki, które ja ściągam ze swojej półki, wybieram ze swojej biblioteczki, nazwijmy ją historyczno-sztucznej, a Państwo mogą je odszukać głównie gdzieś na Allegro albo w antykwariatach, chociaż nie ukrywam, że książki o sztuce nie zawsze rozchodzą się jak ciepłe bułeczki i nawet po kilku latach można je jeszcze spokojnie kupić na stronach wydawnictwa. Obiecałam sobie na początku tego cyklu, że on będzie taki właśnie anachroniczno-historyczno-sztuczny, że nie będziemy się odnosić w nim do wydarzeń bieżących, że to nie będzie miejsce na przykład publikowania informacji o katalogach bieżących wystaw, tylko że będzie to raczej spojrzenie wstecz. Ale sytuację mamy dość niecodzienną i trudno jest nie reagować na to, co się dzieje wokół nas. Na przykład na sytuację kobiet, która w tej chwili w Polsce nie plasuje się specjalnie, nie maluje się specjalnie różowo. I w związku z tym wybrałam dla Państwa dzisiaj książkę, która oczywiście jest książką z historią. Jest książką, która została wydana w 2008 roku. Niemniej jednak wydaje mi się niezwykle aktualna. Książka napisana przez Ewę Toniak, książka zatytułowana Olbrzymki i mówiąca o kobietach w socrealizmie. To, co się dzieje wokół nas, ta retoryka w dyskursie publicznym, to, co frazeologia, jaką operują media publiczne, sprawia wrażenie osuwania się z powrotem w głęboki socrealizm. Czas socrealizmu w Polsce to są lata 1949-1954, od momentu, w którym została na konferencji w Nieborowie ogłoszona doktryna socrealistyczna w sztuce. Na szczęście trwała ona tylko 5 lat i mam nadzieję, że to, co nas teraz otacza, też szybko przeminie. Niemniej jednak to spojrzenie i te rozmowy o kobietach, które wtedy były prowadzone w sposób bardzo niebezpieczny i bardzo niesympatyczny, przypominają to, co w tej chwili się słyszy, zwłaszcza w mediach publicznych. Dlatego uznałam, że sięgnięcie po tą książkę będzie świetną lekturą, tyleż aktualną, co historyczną. Czasami takie trampoliny moim zdaniem mają wielki sens. Ewa Toniak, książeczka nie jest gruba, ale autorka Ewa Toniak sięgnęła tutaj po tematykę kobiecą narysowaną na bardzo szerokim tle. Ponieważ mamy tutaj w lekturze do czynienia nie tylko z sztukami plastycznymi, nie tylko z tematyką kobiecą, która pojawia się w socrealizmie, w malarstwie, rzeźbie czy mozaice na przykład, ale osadza to na szerokim tle literatury, będą tutaj odniesienia na przykład do dzienników Leopolda Tyrmanda, osadza to na tle filmu, też przejście przez tą kinematografię, także kinematografię radziecką z tamtego okresu jest bardzo interesujące, ale osadza też na tle na przykład prasy kobiecej, pism kobiecych, które wtedy były wydawane, już wtedy wydawana była Przyjaciółka, okładki Przyjaciółki, które prezentowały kobiety, przodowniczki pracy, są typowe dla tamtego okresu, ale była też takie czasopismo, które się nazywało Moda i życie praktyczne. To jest coś, co już od bardzo, bardzo wielu lat nie wychodzi, od kilku dekad, ale taka refleksja. Wtedy życie musiało być praktyczne, nawet jeżeli redaktorzy mówili o modzie i o tym, jak życie kobiet wygląda, to właśnie w tytule musiało być podkreślone, że będą to zagadnienia bardzo praktyczne. I w związku z tym tłem zaczynamy spotykać się tutaj z wizerunkiem kobiet w bardzo szerokim kontekście. Ewa Toniak też
wycina, nie abstrahuje tej epoki socrealistycznej ani od wcześniejszego dyskursu i tego, co się działo w historii sztuki, ani od sztuki współczesnej. W związku z tym tematyka kobieca jest tutaj z jednej strony jakby odniesiona do twórczości chociażby klasycyzmu, czy Engra, czy takiego neoklasycyzmu rewolucyjnego z czasów rewolucji francuskiej, a z drugiej strony spotykamy się też z analogiami do pewnych figur kobiecości w twórczości współczesnej, z odniesieniami do twórczości Katarzyny Kozyry, Zofii Kulik, Anny Baumgart i wieloma innymi. W związku z tym ta lektura jest bardzo szeroka i taka, mam wrażenie, że słowo erudycyjna tutaj będzie najbardziej odpowiednie. To, co interesuje Toniak, to właśnie ten w pierwszym rzędzie ten wizerunek kobiety, tej kobiety przodowniczki pracy, przątki, maszynistki, rolniczki, która w taki bardzo odkobiecony sposób jest przedstawiana w twórczości socrealistycznej, czy w rzeźbie, czy w malarstwie. Tutaj oczywiście pamiętamy te topowe obrazy tamtych czasów, Podaj cegłę Aleksandra Kobzdeja, czy prace socrealistyczne Wojciecha Fangora, czy też rzeźby Stanisława Horno-Popławskiego, które jakby pokazywały kobietę w sposób bardzo aseksualny. Pamiętamy też i mijamy na co dzień na ulicy w Warszawie, choćby na Placu Konstytucji, te figury kobiece w rzeźbie architektonicznej, która wtedy była zgodna z propagandą tamtych czasów. Natomiast to, co Ewę Toniak interesuje, to też fakt, że na przykład wizerunek kobiet, tych przodowniczek, tych kobiet socrealistycznych, mimo że był propagandowo właściwy, to jednak był opisywany czy pokazywany trochę jak abject, czyli taka rzecz, która budzi nasz wstręt, budzi naszą niechęć, jest nam obrzydliwa. Więc z jednej strony była to słusznie propagandowa linia, a z drugiej strony kobiety, zwłaszcza kobiety w prasie kobiecej, nie do końca były w stanie się pogodzić z tym, co jest narzucone, i nastąpił taki dysonans poznawczy pomiędzy tym, co było pokazywane, i tym, w jaki sposób to było pokazywane. W związku z czym ten fragment dotyczący właśnie wizerunku kobiet w książce Toniak jest dla mnie szczególnie interesujący i taki bardzo głęboki. Też to, co się działo w opisie seksualności kobiet, czy w ogóle cielesności kobiecej, to była trochę też taka nieumiejętność, znaczy z jednej strony było to propagandowo słuszne i w zasadzie te tematy były mocno pomijane, z drugiej strony jednak nie było sposobu, żeby ich w ogóle uniknąć, i to trochę była taka figura innego. To coś było inne, obce, nie wiadomo było, jak się do tego odnieść. Też w bardzo ciekawy sposób Ewa Toniak na ten temat pisze. W ogóle też kolejnym ciekawym tematem jest taka realna i symboliczna obecność kobiety w przestrzeni publicznej. Ją także Toniak tutaj bardzo dogłębnie analizuje. To wszystko nakłada się w mojej percepcji dziś na memy internetowe, na komentarze, na to, co się dzieje w sferze publicznej w tej chwili. I mam wrażenie, że porównanie tego z książką Ewy Toniak jest niezwykle pouczające i bardzo na czasie. Dlatego bardzo serdecznie zachęcam Państwa do lektury tej książki i w ogóle do wyszukiwania takich książek, które gdzieś nam przenoszą nas w obszar interpretacji historycznej, a z drugiej strony budują pewnego rodzaju aktualizację. Myślę, że każda z kobiet, każda z dziewczyn dziś znajdzie tutaj w tej książce mnóstwo ciekawych rzeczy dla siebie, a i Wasi partnerzy z przyjemnością ją przeczytają. Ta figura kobiety, która
w ramach właśnie takiego wizerunku heroiny, przodowniczki na traktorze, była w czasach socrealizmu w sposób dramatyczny kontrastowana z figurą burżujki i wyzwolonej kobiety lat 30., chociażby właśnie w malarstwie Wojciecha Fangora, ta figura chyba teraz będzie nam bliska. To znaczy myślę, że w tych czasach, które szczególnie dla kobiet z tą edukacją domową, z tymi wszystkimi wyzwaniami home office'u, z tą pralką, która gdzieś zaczyna skakać nam w łazience w trakcie najważniejszej rozmowy z klientem, to myślę, że właśnie w tych czasach nasz wizerunek, wizerunek mega kobiecy, wizerunek zaprzeczający tym obowiązkom, które się na nas walą, to właśnie ten wizerunek jest niezwykle ważny. Jest ważny w sztuce i jest ważny w życiu. Ja ostatnio wśród twórczości młodych artystów postrzegam bardzo dużo sztuki publicystyczno-aktualnej. Jakieś dziewczyny w maseczkach, jakieś takie portrety niby z protestów. To jest za tanie, za szybkie. Potrzebujemy głębszej refleksji, jeżeli chodzi o sytuację bieżącą i dlatego dzisiaj nie bez powodu to nagranie odbywa się na tle twórczości portretowej Aleksandry Modzelewskiej. Zwracam Państwu uwagę szczególnie na twórczość tej młodej artystki, bo to nie jest tania publicystyka, tylko głęboka ekspresja na temat tego, jakie jesteśmy i co nas otacza. Mam nadzieję, że ten feminizujący odcinek Państwu przypadnie do gustu, a jeżeli tak jest, to będę wdzięczna za subskrypcję na YouTubie, ale też będę bardzo wdzięczna za udostępnianie tej pogadanki gdzieś dalej w social mediach. Pozdrawiam serdecznie i życzę udanego popołudnia.